medycznych, tam po, są olbrzymie nakłady na badania i rozwój i większość idzie, no tak mówi, powiem kolokwialnie, do piachu wyniki tych badań. I te część tych zyskownych produktów właśnie w firmach farmaceutycznych muszą odrobić te straty na tamtych projektach. Więc dobrze, że to rozwijamy. Dobrze, że rząd chce jakby tutaj stymulować to rozwój startupów, ale pamiętajmy o jednym. To nie jest jakby piękna historia, że na której będziemy zawsze zyskiwać. My mówimy, pan Tomasz Kaczor powiedział o tym ryzyku, że to się wiąże z ryzykiem startupu oczywiście i z tą obawą. Do ryzyka jesteśmy bardziej skłonni, jeśli gospodarka się dobrze rozwija, jeśli sprzyjająca jest atmosfera. Poznaliśmy te dane, nowe dane z gospodarki. Słabe dane, no bo w październiku produkcja przemysłowa liczona rok do roku spadła o 1,3%, tak wynika z tych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z wrześniem obniżyła się o 2,5%. Wiadomo, mamy tam też kalendarz, który na to wpłynął, ale to były rozczarowujące dane, pan Witold Michałek. Tak, te dane są bardzo rozczarowujące. Gorsze nawet od tych konsensusów, które były wcześniej jakoś tam badane. To jednak wskazuje na pewien trend już w tej chwili, tak? To znaczy, po pierwsze, najwyraźniej widać, że szacunki rządowe robione przy budowaniu projektu budżetu na przyszły rok już upadły po prostu. To znaczy, że nie będzie wzrostu 3,9, nie będzie wzrostu 3,5%. Prawdopodobnie jak osiągniemy 3%, będzie całkiem nieźle w świetle tych danych, które teraz do nas dochodzą, a najprawdopodobniej będzie to poniżej. To oznacza, że to ryzyko, które podjął rząd, zwiększając gwałtownie stronę wydatkową, zacznie przynosić te złe owoce już w przyszłym roku, a na pewno w następnym roku. I tutaj muszą być poważne korekty w polityce rządu, a na razie tego nie widać. Panie Tomaszu, pytanie do pana Tomasza Kaczora. My mówimy o tym mocnym spadku produkcji przemysłowej. Spodziewaliśmy się w produkcji węgla, energii elektrycznej, maszyn i urządzeń, ale tak dużego spadku, jak rozmawiam z ekonomistami, tak dużego spadku w budownictwie, czyli o 20% rok do roku, to faktycznie, czy możemy już mówić o zapaści w tej budowlance? No, jak patrzymy na liczby, to jest nasuwający się wniosek. Natomiast jak rozmawiamy z przedstawicielami branży budowlanej, no to nie do końca tak wygląda. Czy branża budowlana nadal zatrudnia ludzi i nadal postrzega jako przejściowy ten efekt spowolnienia nakładów w jednej bardzo ważnej, bo to jest prawie połowa nakładów, to budownictwo infrastrukturalne czy związane z wydatkowaniem środków publicznych. Także to nie wygląda aż tak strasznie, natomiast na pewno coś z tym jest. Wczorajsze dane, ta produkcja przemysłowa troszkę przyćmiły inną, moim zdaniem, znacznie ważniejszą danę, którą opublikował GUS. Otóż GUS opublikował wyniki finansowe przedsiębiorstw i tam pojawiła się informacja o inwestycjach sektora przedsiębiorstw. To nie jest cała gospodarka, oczywiście inwestują inni. Natomiast inwestycje w całym roku, od początku, od stycznia, spadły realnie o 9%, co oznacza, że pewnie w trzecim kwartale ten spadek był dwucyfrowy. I to jest rzecz, która naprawdę powinna martwić, bo o ile w drugim kwartale przedsiębiorstwa wydawały więcej niż rok wcześniej, o tyle w trzecim kwartale ten spadek, no, można powiedzieć, wzbudza już może nie trwogę, ale na pewno bardzo poważne zaniepokojenie. Pan Adam Rociński jest zaniepokojony? Tak, znaczy jestem zaniepokojony przede wszystkim dlatego, że jakby widzę problem taki dalekosiężny, tak? Bo jeśli są kiepskie dane i można z nimi coś zrobić, no to nie jest tak źle, jak przynajmniej wiemy, w czym tkwi problem. Tutaj mówimy dużo o inwestycjach, ale ja się teraz zastanawiam, jak miałyby te inwestycje tak naprawdę ruszyć na szeroką skalę, skoro podejmowanie decyzji często w gospodarce, w ekonomii jest decyzją, zawsze to są decyzje optymalne. Nigdy nie ma idealnych decyzji. Zawsze są zawsze przeciw, zawsze coś kładziemy na szale i zawsze z czegoś rezygnujemy i zawsze może ktoś postawić nam zarzut, że nie rozważyliśmy jakiegoś ryzyka. Do czego zmierzam? Do tego, że ktoś musi na końcu złożyć podpis pod kilkoma miliardami, tak? A patrząc obecnie na podejście niektórych urzędników, ale również jakby w niektórych aspektach popatrzeć ze strony rządu, jest ściganie, tak? Więc ktoś może sobie podjąć prostą decyzję. Po co mam złożyć podpis pod kilkoma miliardami, gdzie ja, każdy menadżer wie, że podnosi duże ryzyko, tak? Nie ma pewnych inwestycji. Nikt nie poniesie nakładów kilku miliardów, gdy jest duża inwestycja, która zawsze będzie bezbłędna, zawsze jest to ryzyko. Nikt tego nie chce. Ale przedsiębiorca, który ma własną firmę, który zbudował tą firmę, wie, ile razy musiał podjąć bardzo trudną decyzję, optymalną, nieidealną. Bo to nie są dyskusje na temat zabiórka i szerokie analizy, nie wiem, 10-20 ekspertów i każdy coś powie mądrego. Na końcu ten prezes w prywatnej firmie musi podjąć decyzję. Często
to powoduje, że nie śpi po nocach, ale tę decyzję podejmuje i nigdy nie jest do końca z niej zadowolony. I teraz w przypadku, jeżeli mówimy o urzędnikach albo o firmach, które mają podjąć taką decyzję, firmach państwowych, gdzie ktoś ma złożyć podpis pod jakąś dużą inwestycją, gdzie zawsze można znaleźć przeciw, argumenty, no to on po prostu nie podejmie tej decyzji. Ja boję się, że może mieć do czynienia z problemem takim systemowym, tak? Trafem przed podjęciem trudnych decyzji, bo każdy będzie się skłaniał ku analitykom, analitycy będą siedzieć, dyskutować, jaki wariant wybrać, a i tak na końcu ktoś musi to podpisać, a każdy będzie przed tym uciekał. Pan Tomasz Kaczor? No niestety to trochę tak jest, że państwo jest niekompatybilne z ryzykiem i na ten... Na ten fenomen jakoś nie potrafimy nic poradzić i to będzie ograniczać gospodarkę. To sam rozmawialiśmy o Izraelu. Pieniądze, które wydajemy na innowacje, są pieniądze państwowe i wydajemy tak jakby nie 10% tych startupów miało się udać, tylko jakby 90% miało się udać. A te 10% to jest ogromna porażka. Póki państwo nie będzie kompatybilne z ryzykiem, co do końca pewnie nie jest nigdy możliwe, ale póki nie będzie tej atmosfery przyzwolenia na eksperymentowanie, na uczenie się, na popełnienie błędów, no to nie będzie szybkiego wzrostu. Panowie, jeszcze wracając do tych danych, wczorajszych z gospodarki, sprzedaż detaliczna, mamy wzrost, ale jednak o dużo słabszy niż się spodziewali eksperci, czyli co się dzieje z tą konsumpcją tak naprawdę? No bo mamy program 500+, który miał pobudzić konsumpcję, tego się spodziewaliśmy, ale nie aż tak, to jest jakby za małe pobudzenie, pan Adam Ruciński. Fakty, dane mają to do siebie taki urok, że są danymi, z którymi się nie dyskutuje, tak? Więc jeżeli mieliśmy silny bodziec, trzeba powiedzieć, że to jest silny bodziec w postaci programu 500+, tak? I ten silny bodziec jednak, jak spojrzymy na dane, nie jest aż taki spektakularny. To znaczy, że są jakieś inne czynniki, które powodują, że ta gospodarka i w ogóle gorzej się rozwija, tak? Czyli jak mamy na plus, powiedzmy, dajmy coś na plus 10, ale na końcu mamy, powiedzmy, tylko plus 3, no to znaczy, że był jakiś czynnik bardzo silnie ujemny, który wpływa na tym, że tego rozwoju nie ma. I według mnie no, nie do końca jest sprzyjający klimat jednak do tego, by mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, mimo tego programu 500+, długoterminowego, a przedsiębiorcy też nie czują się komfortowo. Do tego no, ja jestem, chętnie bym pomagał społeczeństwu, natomiast jak widzimy, że ten PKB jest zagrożony, do tego mamy, wrosną nam, nazwijmy sobie to, wydatki sztywne, z których trudno się wycofać, tak bym to określił. Wydatki, program typu 500+, albo przejście wcześniejsze na emerytury, obniżenie wieku emerytalnego. Ja sobie to nazywam wydatkiem sztywnym, bo to jest bardzo poważnie ogranicza polityków i oni z tego nie zrezygnują. Więc jeżeli podnosimy, więcej wydajemy, wpływy nie będą aż takie duże, no bo jak PKB spada, no to będą wpływy mniejsze. Zaczyna być taka sytuacja bardzo trudna. Pierwsze sygnały widzimy na takim bardzo wrażliwym rynku, rynku walutowym, rynku papierów dłużnych, gdzie te rentowności rosną. Nie spektakularnie, ale rosną. Ja myślę... No, rosną na całym świecie, to nie jest nasza specyficzna... Tak, tylko ja wiem. Oczywiście, tylko że proszę zwrócić uwagę, mówię o dostępie na całym świecie, ale my mówimy tu o Polsce. Jeżeli mamy mniejsze wpływy, tak jak w naszych gospodarstwach domowych, jeżeli mamy mniejsze wpływy, mamy gorsze perspektywy, że będą mniejsze wpływy, będzie się gospodarka gorzej rozwija, a jednocześnie zwiększamy nasze wydatki, z których nam będzie trudno zrezygnować, a jednocześnie płacimy wyższe odsetki z jakiegokolwiek powodu, nasza waluta jest słabsza, no to chyba nie są powody, które mogą, mimo wszelkich uzasadnień jakby, że na całym świecie tak się daje, bo pod każdą naszą decyzję ekonomiczną zawsze znajdzie się uzasadnienie. Waluta, ponieważ coś, rentowność obligacji, ponieważ coś, wydatki, ponieważ coś. Bardzo dziękuję za spotkanie. W studiu byli z nami pan Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, pan Adam Brociński, prezes firmy doradczej BTFG i pan Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki z Business Center Club. Za uwagę dziękuję. Justyna Golonko. Minęła druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Platforma Obywatelska chce natychmiastowej interwencji rządu w sprawie podwyżek OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Jak mówił w Sejmie poseł PO Sławomir Nitras, średnia podwyżka OC wynosi 46% i ma wzrosnąć o kolejne 100%. Poseł PO jest zdania, że rząd ma instrumenty, by zbadać, czy w tym przypadku nie doszło do zmowy cenowej pomiędzy ubezpieczycielami. Na rząd nałożone ustawowo są obowiązki dbania o konsumentów, którzy w takiej sytuacji, kiedy świadczenie jest obowiązkowe, a ubezpieczenie jest obowiązkowe, są na słabszej pozycji. W związku z tym domagamy się od pani premier w tej sprawie natychmiastowej reakcji, dlatego że sprawa jest bardzo podobna do
kredytów frankowych. Słyszymy od wszystkich firm ubezpieczeniowych, że tak naprawdę wszystkie wykazują wyższe koszty. To jest klasyczna zmowa, w przypadku której rząd ma ustawowy obowiązek interweniowania. Również senator PiS Jan Maria Jackowski uważa, że sprawa podwyżek OC wymaga wyjaśnień. Rząd powinien tej sprawie moim zdaniem się bardzo starannie przyjrzeć. Ja mogę powiedzieć, że zwrócę się do ministra odpowiedzialnego za ten dział w rządzie o informacje na ten temat, czy rząd w tym zakresie podejmuje jakieś działania, ale ja przypomnę, że działania rządu w tym zakresie są bardzo ograniczone, ponieważ ubezpieczyciele to nie są instytucje państwowe. 16 listopada na pytanie posła PO w tej sprawie odpowiadała w Sejmie Dorota Karczewska. Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiła, że ubezpieczyciele na koniec 2015 roku ponieśli najwyższe straty techniczne w historii polskiego rynku ubezpieczeniowego, dlatego potrzebne jest urealnienie składek. Podważyła też informacje o wysokości podwyżek. Powiedziała, że według wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego ceny AC i OC wzrosły średnio o 20-30%. Kreml potwierdził, że Rosja wzmacnia swoje siły w Kaliningradzie. Mamy prawo ochraniać swoje granice, oświadczył rzecznik prezydenta rosyjskiego, prezydenta Dmitrij Pieskow. Wcześniej rosyjskie agencje poinformowały, że w obwodzie graniczącym z Polską i Litwą będą stacjonować nowoczesne systemy rakietowe. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według rzecznika Kremla Rosja robi wszystko, co konieczne, aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo w związku z ekspansją NATO. Dmitrij Pieskow scharakteryzował sojusz jako agresywny blok, a działania obronne Rosji nazwał koniecznymi i uprawnionymi. Według agencji Interfax Moskwa wysłała do Kaliningradu dywizjon wojsk rakietowych wyposażony w systemy Bastion. Jak twierdzą eksperci, na których powołała się rosyjska agencja, wykorzystywane w tym systemie rakiety Onyx pozwalają Rosji na kontrolowanie celów w Polsce i w cieśninach duńskich, łączących Morze Północne z Bałtykiem. Wcześniej szef Senackiej Komisji Obrony Wiktor Ozierow poinformował, że Moskwa wzmocni obronę Kaliningradu rakietami S-400 i Iskander. Te ostatnie dotarły do obwodu kaliningradzkiego już w październiku, ale nie wiadomo, czy są tam nadal. Nie będzie wyroku śmierci dla byłego prezydenta Egiptu. Tamtejszy sąd kasacyjny uchylił wcześniejszy wyrok skazujący Mohameda Mursiego na śmierć. Stało się to w kilka dni po tym, jak sąd uchylił taki sam wyrok w innej sprawie dotyczącej Mursiego. O szczegółach Wojciech Cegielski. Obalony 3 lata temu egipski prezydent usłyszał wyroki śmierci w dwóch sprawach. Chodziło o ucieczkę z więzienia w 2011 roku w czasie arabskiej wiosny, a także o sprawę, w której polityk oskarżony był o spisek na rzecz palestyńskiego Hamasu. W ubiegłym tygodniu sąd kasacyjny uchylił pierwszy z wyroków, a dzisiaj drugi i nakazał powtórne przeprowadzenie procesu. Mohamed Mursi był pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Egiptu po rewolucji arabskiej wiosny, która obaliła w Egipcie Hosniego Mubaraka. Po roku sprawowania władzy polityk związany z Bractwem Muzułmańskim został obalony przez armię i wtrącony do więzienia. Teraz odsiaduje wyroki długoletniego więzienia w dwóch innych sprawach, w których został oskarżony. Sam Mursi twierdzi, że jest niewinny i że wyroki przeciwko niemu oraz innym członkom odsuniętego od władzy Bractwa Muzułmańskiego były polityczną zemstą nowych władz. Obecna decyzja sądu o uchyleniu wyroku śmierci dotyczy także 16 innych członków bractwa, w tym duchowego lidera organizacji Mohameda Badi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Przewozy regionalne ogłosiły szczegóły nowego zimowego rozkładu jazdy. Przewodnik zapowiada, że 11 grudnia pojawi się ponad 70 nowych połączeń. Na niektórych trasach czas przejazdu będzie nieco krótszy. Rzecznik spółki Mikołaj Turowski mówi, że zmiany odczują mieszkańcy kilku regionów. Większa liczba kursów w aglomeracji wrocławskiej. Nowe pociągi na linii Częstochowa-Wrocław-Kraków. Żywiec. Najwięcej połączeń, bo o ponad 20 będzie w województwie podlaskim. Nowe połączenia pojawią się także na trasach z Piły do Olsztyna i do Torunia, z Lublina do Chełma oraz z Gorzowa Wielkopolskiego do Berlina. W sumie podróżnych będzie wozić 1800 pociągów. To, co nam udało się zrobić, to po pierwsze będzie zwiększona ilość taborów. Rzeczywiście postaramy się więcej taborów wypuścić w Polskę. Przewozy regionalne to największa pasażerska spółka kolejowa w Polsce dziennie. Z jej usług korzysta ponad 200 tysięcy osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy na Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami silne zamglenia na południu i zachodzie kraju oraz na Pomorzu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 1 na Podlasiu i Podkarpaciu przez plus 5 na przeważającym obszarze kraju do plus 7 nad samym morzem. Wiatr będzie słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5,5 minuty po drugiej, teraz na antenie Polskiego Radia 24 o świątecznej zbiórce żywności. Błażej Prośniewski i jego goście. W naszym studiu Magdalena Krajewska, Federacja Polskich Banków Żywności SOS w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Dagmara Rudowska, koordynatorka świątecznej zbiórki żywności w Warszawie. Dobry wieczór. Najbliższy weekend, wielka zbiórka, którą Państwo organizujecie. Czy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? Wydaje nam się, że tak. Mamy nadzieję, że tak. Już w piątek od godziny 9 w większości polskich sklepów będą wolontariusze przygotowani do tego, żeby przyjąć żywność, którą osoby odwiedzające sklepy kupią. My namawiamy do zakupu dodatkowego artykułu i przekazania wolontariuszom, a jeszcze przed świętami banki żywności przekażą to osobom potrzebującym. Jakie produkty Państwo zbieracie? Najchętniej zbieramy produkty z długą datą ważności. Między innymi makarony, mąki, cukry, tego typu produkty. Słodycze też? Tak, jak najbardziej, to w pierwszej kolejności. Dostajemy tego zazwyczaj stosunkowo dość mało, więc bardzo apelujemy o to, żeby jednak te słodycze też się znalazły. Zbiórka trwa w najbliższy weekend, to później, jak rozumiem, trafia do Państwa magazynów i jest dystrybuowane wśród osób, które potrzebują. Banki Żywności współpracują z organizacjami. Są to organizacje, które prowadzą jadłodajnie, noclegownie, schroniska albo przygotowują paczki dla osób potrzebujących. I my jeszcze przed świętami wydamy tę żywność do 2000 organizacji, które przygotują takie paczki albo przygotują posiłki w czasie świąt i też w okresie poświątecznym, bo to jest też dla osób w kryzysowej sytuacji bardzo trudny moment. I też chyba bardzo w okolicach świąt najbardziej można odczuć to, że komuś czegoś brakuje, a żywność jest takim artykułem, gdzie ten brak jest bardzo odczuwalny i tak naprawdę część osób jest wykluczonych z tego powodu. A czy samemu można się na przykład zwrócić do Państwa, mówiąc, że jestem w trudnej sytuacji i chciałbym uzyskać pomoc? Że można zgłosić się do Banku Żywności. Bank Żywności wtedy zapyta, gdzie się mieszka i odśle taką osobę do najbliższej organizacji. Ponieważ organizacje, które działają lokalnie, na jakiejś ulicy, w jakiejś miejscowości, albo zajmują się jakimś problemem społecznym, najlepiej wiedzą, jak to rozwiązać. Najlepiej wiedzą, jak pomóc tej osobie. My, tak jak mówiłam, współpracujemy z kilkoma tysiącami organizacji, więc na pewno taka osoba znajdzie pomoc albo będzie skierowana do odpowiedniej organizacji. Aby móc pomóc, to wcześniej trzeba zebrać te wszystkie produkty. Ta zbiórka, przypomnijmy po raz kolejny, w najbliższy weekend. Ona jest organizowana przez 32 banki żywności, ale podmiotów, które są zaangażowane w tę zbiórkę, jest znacznie więcej. Tak jest. Zbiórka odbywa się, tak jak pan mówił, w ponad 30 bankach. My bezpośrednio zajmujemy się tą zbiórką tutaj na terenie Warszawy, a ja jeszcze zajmuję się zbiórką tutaj wokół Warszawy, czyli aglomeracji warszawskiej. Bierze w niej udział 10 organizacji, które zbierają w ponad 300 marketach dookoła Warszawy. Jak będzie można w ten weekend rozpoznać osoby, które zbierają żywność? Nasi wolontariusze mają taki znak charakterystyczny, mianowicie pomarańczowy kolor. Nasze pomarańczowe kamizelki, pomarańczowe plakaty, pomarańczowe balony, będą obstrojone kosze w pomarańczowe kolory. To nas właśnie wyróżnia na tle innych organizacji. Każdy wolontariusz ma identyfikator. I to jest też taki znak, że to są wolontariusze banków żywności. Można przeczytać, z kim się rozmawia, komu się przekazuje tą żywność, a co za tym idzie też, do jakiego banku żywności ta żywność trafi. To też jest wielka akcja logistyczna, bo w zbiórkę żywności jest zaangażowanych kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy. Tak, w całej Polsce to tak. Tyle tysięcy osób nam pomaga i są to bardzo różne osoby. Akurat w naszym banku najwięcej nam pomaga młodzieży, gimnazjalistów, licealistów, ale też są osoby starsze, są kluby, są przedstawiciele organizacji czy wolontariusze z innych organizacji. I to jest chyba bardzo takie
atrakcyjne działanie dla zarówno młodych osób, ale też dla osób starszych. Można poświęcić kawałek wolnego weekendu na to, żeby pomóc osobom potrzebującym. A czy gdyby ktoś, kto słucha nas teraz, chciałby się jeszcze dołączyć do Państwa akcji, to jeszcze może? Tak, jak najbardziej. Przyjmujemy każdą parę rąk do pomocy. Można się do nas zgłosić przez naszą stronę internetową, tam jest podany do nas kontakt www.bzsos.pl. Można dzwonić bezpośrednio do naszego banku i można tam uzyskać informacje, jak jeszcze można się zgłosić na zbiórkę. Bo jak rozumiem, pomoc jest potrzebna nie tylko w trakcie samej zbiórki, ale także później, jeśli chodzi o segregowanie tych wszystkich produktów, które Państwo zbiorą, i także później dystrybucję. Tak, nasz bank całą żywność, którą zbierze w Warszawie, to jest około 60 tysięcy kilogramów, przywozimy do magazynu, gdzie ją sortujemy po odpowiednią ilość, tak żeby być pewnym, że jak przekazujemy karton organizacji, to rzeczywiście ta opisana ilość żywności w tym kartonie jest. Więc współpracujemy też z firmami, które w ramach wolontariatu biznesu przyjeżdżają do nas i nam pomagają w tym sortowaniu. Przyjeżdżają do nas też harcerze, przyjeżdżają do nas wolontariusze z innych organizacji, ale też niektórzy nasi wolontariusze namawiają firmy, w których już pracują, do tego, żeby się zaangażować w tą zbiórkę. Także namawiamy wszystkie firmy z terenu Warszawy czy z okolic, które chciałyby w przeciągu najbliższych 2 tygodni wziąć udział w takiej akcji i też pomóc nam po prostu szybko tą żywność wydać do współpracy, a osoby z innych regionów Polski zapraszamy do odwiedzenia strony bankiżywności.pl, gdzie znajdą Państwo najbliższy bank żywności ze swojego terenu, ale też wszystkie informacje, w jaki sposób można się zaangażować w akcję banków żywności. Tam też jest na przykład lista sklepów, które są zaangażowane w akcję? Dokładnie, można tam znaleźć całą pełną listę sklepów, gdzie można pójść, zrobić zakupy i przekazać przy okazji też dodatkowy artykuł dla banków żywności. Pierwsza zbiórka żywności odbyła się w 1996 roku, czyli dokładnie 20 lat temu. Jak przez ten czas zmieniała się Państwa akcja? Ile osób się w nią zaangażowało i jak ta liczba produktów zbierana przyrastała? No my szacujemy, że w przeciągu tych 10 lat zebraliśmy 5 milionów kilogramów w czasie tylko zbiórek żywności. To jest bardzo dużo. Z roku na rok zbieramy coraz więcej i przyłącza się do nas coraz większa ilość wolontariuszy. Coraz lepiej nam się też współpracuje z sieciami handlowymi, które też odpowiadają na nasze potrzeby takie organizacyjne i logistyczne. I też mamy wrażenie, że wpisaliśmy się z tą akcją w życie też wszystkich sklepów, w których organizujemy akcje. Mamy nadzieję, że też kolejne sklepy będą się w to angażować, bo to też oczywiście najbardziej w to zaangażowani są wolontariusze, ale to też są kierowcy, którzy przywożą tą żywność ze sklepów. To też są magazynierzy, to też są pracownicy banków żywności, którzy pracują non-stop przez te 3 dni. No i też oczywiście te 1000 wolontariuszy, którzy po prostu tym żyją. Nasi koordynatorzy pracują po 12 godzin dziennie, piątek, sobota, niedziela. I zdarza się, że jeszcze przyjeżdżają do nas do magazynu, żeby zobaczyć tą ilość żywności, którą zebraliśmy. Więc to jest ogromna akcja, która jest oczywiście powielana przez większość dużych miast, małych miasteczek. Czasami są to wiejskie sklepy. Przyłączają się bardzo różni ludzie i też w różny sposób zaznaczamy tą akcję, że ona się organizuje. A jeśli chodzi o wolontariuszy, to czy są to osoby, które pomagają tylko jeden raz, czy być może już wychowaliście Państwo sobie jakąś taką rzeszę wolontariuszy, którzy działają od kilkunastu lat? Tak, jak najbardziej. Mamy wolontariuszy, którzy współpracują z nami 10 lat, także ja myślę, że jestem też dobrym przykładem, bo ja sama byłam wolontariuszką przez 6 lat, zanim przeszłam bezpośrednio już całkowicie do banku. Czy możemy mówić o jakimś wychowaniu? Myślę, że tak. Myślę, że takie hasło, które my głosimy w banku, że Bank Żywności łączy ludzi, jest cały czas obecne, ponieważ ja często powtarzam swoim koordynatorom, że my nie jesteśmy tylko tutaj na tej bazie wolontariackiej, fundacja, koordynator, wolontariusze, my po prostu jesteśmy rodziną. I tak naprawdę jak już ktoś raz do nas wejdzie, to już zostaje z nami, ponieważ ta atmosfera
I ten cały wolontariat tak skupia ludzi w Banku Żywności. Banki Żywności łączą nie tylko wolontariuszy, ale także łączą tych, którzy mają i mogą coś dać i tych, którzy potrzebują na przykład żywności. Tak, my jesteśmy organizacją, która pośredniczy pomiędzy producentem żywności, hurtownikiem albo rolnikiem, a osobą, która potrzebuje żywności. Znaczy my uważamy, że żywność, która została wyprodukowana, nie powinna trafić do kosza albo na wysypisko śmieci. Ponieważ ktoś po pierwsze to wyprodukował, ktoś przy tym pracował, ktoś to kupił. A z drugiej strony mamy ogromną rzeszę ludzi, których nie stać na czasami podstawowe artykuły, albo są uzależnieni od pomocy organizacji, no bo na przykład są w takim stanie, ich zdrowie, że są pod opieką ośrodków. I my jesteśmy pośrednikiem pomiędzy takim bezsensem produkcji żywności, która się nie sprzedaje albo mogłaby być zmarnowana, a osobami, które nie mogą sobie pozwolić na tą żywność. To teraz może spróbujmy krótko podsumować to wszystko, o czym teraz rozmawialiśmy, a przede wszystkim przypomnijmy te najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o tę zbiórkę żywności, która przed nami. Ona w weekend 2000 sklepów jest zaangażowanych. 500 miejscowości w całym kraju. Zbiórka od piątku do niedzieli. W większości sklepów sieciowych, w zależności od miejscowości też w lokalnych, prywatnych sklepach. Zapraszamy. Na pewno jeśli ktoś tylko będzie chciał się przyłączyć, znajdzie takie miejsce z łatwością. I jeszcze powiedzmy o tych produktach, na które Państwo czekacie, właściwie podopieczni organizacji, z którymi Państwo współpracujecie. Tak, jest to żywność o długim czasie terminu, typu właśnie makarony, cukry, słodycze, przede wszystkim słodycze, ryż, kasza. A czy tylko żywność? Tak, banki żywności odbierają tylko i wyłącznie żywność, operujemy tylko i wyłącznie żywnością. Oczywiście, jeśli ktoś będzie chciał nam coś innego przekazać, bo akurat tylko to ma, to my to przekażemy organizacjom, natomiast zupełnie ta zbiórka jest z tym niezwiązana, jest nakierowana na żywność i zależy nam na pozyskaniu jak największej ilości żywności w tym roku. A co jeśli ktoś wrzuci Państwu do koszyka produkt, który nie ma tego długiego terminu przydatności do spożycia? Oczywiście jesteśmy też na takie sytuacje przygotowani. Ta żywność, nasi wolontariusze przekazują kierowcy tą żywność w oznaczonym kartonie i jeszcze tego samego dnia trafi ona do organizacji, więc wymaga to od nas pewnej logistyki, dlatego namawiamy do przekazywania żywności z dłuższym terminem ważności, ponieważ zbiórka już jest w ten weekend, a święta mamy prawie za miesiąc. Chcemy, żeby ta żywność, którą przekażemy osobom potrzebującym, była też wykorzystana do przygotowania świąt. A nawet i po świętach. Dlatego namawiamy na zwrócenie uwagi na to, co nam ktoś przekaże i do kupienia po prostu jednej dodatkowej sztuki. A ile wzmocnienie polityki bezpieczeństwa i obrony? Polska podkreśla, że te działania nie mogą Banki być konkurencją dla NATO. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Oczywiście też wspieramy w okolicy świąt osoby potrzebujące, ale w ciągu roku Banki Żywności pomagają 2 milionom osób. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wszystkim 2 milionom w okolicy świąt, natomiast na pewno one nie zostaną bez artykułów żywnościowych na święta. Federacja Polskich Banków Żywności SOS w Warszawie, Dagmara Rudowska, koordynatorka świątecznej spółki żywności w Warszawie, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję i oczywiście zachęcamy do udziału w weekendowej zbiórce żywności organizowanej przez Banki Żywności. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Pisze w naszym dzienniku dr Joanna Wieliczka-Szarkowa. Krzysztof Michalski, witam Państwa. A naszym gościem jest dziś pan profesor Wojciech Kloc z Polskiego Towarzystwa Chirurgii. Jak wytrwała modlitwa mieszkańców, powstrzymała szturm Rosjan na Mariupol. Witam serdecznie pana profesora. Dzień dobry. Był to przegląd codziennej panie prasy profesorze, polskiej. Na czym polega neuronawigacja? Neuronawigacja jest nową metodą wprowadzoną w chirurgii, głównie w neurochirurgii i w ortopedii od 20 lat. W dzisiejszym spotkaniu ze świadkiem wydarzeń z czasów II wojny światowej zapraszamy do wysłuchania historii pomocy udzielonej żydowskiemu chłopcu.
świata wirtualnego, czyli do komputera. I on analizuje i pomaga państwu. Komputer pomaga nam zanalizować obraz, pomaga zaplanować operacje, pomaga zaplanować dojście operacyjne, zwłaszcza w operacjach śródczaszkowych, gdy operujemy mózg, żeby wybrać tą najlepszą drogę, żeby nie uszkadzać funkcji mózgu, które są ważne dla chorego. Właśnie, czy można powiedzieć, że neuronawigacja to taki GPS, który właśnie dla mózgu, dla kręgosłupa? No to jest chyba nawet bardziej dokładny niż GPS, bo GPS drogowy to jest dokładnością 1,5 metra, natomiast my mamy dokładność sięgającą 1 milimetra. No tak, to w przypadku szczególnie operacji mózgu to jest istotna ta dokładność, prawda? To jest istotne dlatego, żeby decydując się na przeprowadzenie operacji mózgu, musimy dokładnie zlokalizować ośrodek ruchu, ośrodek mowy, ośrodek rozumienia mowy. I dla chorego jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej usunąć guza, natomiast żeby nie uszkodzić pozostałych fragmentów, ale chętnych czy ważnych dla życia struktur mózgu. Ja rozumiem, że neuronawigacja śródoperacyjna to takie nawigowanie na żywo, prawda? W trakcie zabiegu, w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym nakładamy obraz radiologiczny na punkty anatomiczne, gdzie wirtualnie widzimy obraz rzeczywisty, mamy zalogowane narzędzia, które pokazują nam z dokładnością do 1 mm punkt anatomiczny. I dzięki temu jest możliwe takie precyzyjne działanie. I dzięki temu jest precyzyjne działanie mózgu. Możemy omijać ważne żyły, ważne tętnice, ważne nerwy, znaleźć takie ułożenie głowy, które jest optymalne do przeprowadzenia operacji. No właśnie, wiemy już, że to jest bardzo precyzyjny sposób prowadzenia zabiegu. W jakich sytuacjach stosuje się szczególnie, czy jakie są wskazania do jej zastosowań? Generalnie my stosujemy do każdej operacji śródczaszkowej, nowotworowej. Tam, gdzie są nowotworowe, rzadziej przypadek na przymiotu. Natomiast wszyscy chorzy, którzy wymagają założenia implantów przebiegających przez kręgosłup, tak zwane śród, w naszym ośrodku od 4 lat używamy tego systemu nawigacyjnego. No tak, bo to wymaga też ogromnej precyzji, żeby taka śruba została wprowadzona w takie miejsce, żeby nie uszkodziła na przykład rdzenia kręgowego. Najczęściej tę nawigację stosujemy w chorobach związanych z urazem, z nowotworem, czy też w chorobie zdorobieniowej, gdzie warunki anatomiczne są bardzo często zmienione. Oraz i znalezienie optymalnego miejsca wprowadzenia tych implantów jest bardzo trudne. I to tak nakierowanie palcem tej śruby może być omylne. My walczymy głównie z bólem, niedołęstwem i dzięki temu możemy albo przywrócić komuś sprawność, albo nie doprowadzić do uszkodzenia nerwu, czy do powstania nowego niedowładu, czy też po prostu kalectwa nawet, czy też kalectwa, ale też jest to przede wszystkim walka z bólem i z funkcją, czyli zapewniamy dobrą funkcję kręgosłupa i życie bez bólu. Panie profesorze, wrócimy jeszcze do tych możliwości, ale jeszcze, bo mam jedną taką wątpliwość, bo rozumiem, że cały zabieg odbywa się w polu magnetycznym. Czy to nie ma negatywnego oddziaływania na pacjenta, może na narzędzie, które państwo stosują? To promieniowanie jest minimalne, ono nie odgrywa żadnego znaczenia ani dla chorego, ani dla operujących. Większą szkodę przynosi operowanie pod aparatami radiologicznymi, gdzie i chory, tradycyjne promieniowanie i lekarz musi być narażony na promieniowanie X. Musimy pamiętać, że podczas tych operacji tradycyjnych lekarz operuje w wołowianym fartuchu. Te operacje są bardzo długie, no więc zmęczenie wpływa też negatywnie na wynik leczenia. Panie profesorze, wspomniał pan o śrubach wprowadzanych w chirurgii kręgosłupa, o nowotworach mózgu, ale czy na przykład w złamaniach, czy w nowotworach kręgosłupa też ta metoda tej neuronawigacji jest stosowana? No jest jak najbardziej, dlatego że warunki po urazie czasami są bardzo trudne przy złamaniach kręgosłupa, gdzie założenie śrub stabilizujących kręgosłup trzeba przeprowadzić w bardzo bliskiej odległości między tętnicą kręgową, która dostarcza krew do mózgu, i rdzeniem.
zamkniętej tam mamy tylko około 1 centymetra, czyli niewielkie pole manewru, że nie uszkodzi. Natomiast te implanty muszą znajdować się w kości, której grubość sięga około 5 mm. To musi być bardzo precyzyjne, stąd ta precyzja jest potrzebna. No ale właśnie, proszę powiedzieć, czy można mówić w ogóle o tym, że jest jakiś margines błędu dopuszczalny w neuronawigacji? Skuteczność, czyli prawidłowość położenia tych implantów przy użyciu na nawigacji sięga 98%, czyli bardzo dużo. Tradycyjne metody gwarantują to na poziomie 90%. Natomiast musimy też pamiętać, że dobrze umieszczony implant powoduje, że chory jest szybko rehabilitowany, szybko pionizowany, krótko przebywa w szpitalu, nie jest narażony na infekcję, i żyje bez bólu. Tak, to jest bardzo ważne. Panie profesorze, ja nie wiem, czy to jest metoda, która również może być zastosowana szerzej w neurochirurgii czynnościowej, natomiast właśnie czytałem, że wspomaga ten rodzaj nawigacji, na przykład operacyjne leczenie padaczki. Czy to jest również przy planowaniu leczenia padaczki wykorzystujemy na nawigację, dlatego że najczęściej szukamy tego ogniska padaczkorodnego w nowoczesnych badaniach rezonansem magnetycznym. Natomiast jeżeli tego ogniska nie widzimy, wspomagamy się neurofizjologią fizjoterapii. To już jest inna metoda, ale też pozwalająca ocenić przepływy różne. Dobra, którego trzeba każdą metodę zastosować, a najlepiej łącznie. Ale właśnie, jaka jest przyszłość tej metody? Bo nie tak dawno czytałem, że być może będzie wykorzystana ta metoda na przykład w terapiach genowych, czy w leczeniu na przykład chorób neurodegeneracyjnych. Czy pan profesor uważa, że to też to nawigowanie w mózgu precyzyjne? Ja myślę, że to jest przyszłość, na pewno będzie związana z udoskonaleniem narzędzi, które wykorzystujemy. Wtedy, kiedy ta dokładność narzędzia będzie jeszcze większa niż jego przedłużenia ręki chirurga, i pewności ręki chirurgia, czy na przykład zastosowanie robota, operacje będzie można przeprowadzać za pomocą robota, gdzie chirurg sobie obok siedzi i nadzoruje. Nawet nie tylko obok, ale bardzo daleko siedzi, to też jest możliwe. Operacje trzeba wykorzystywać, tak jak w chirurgii ogólnej mamy robota Da Vinci. Tak jest. Panie profesorze, proszę powiedzieć, a jak wygląda zastosowanie tych metod neuronawigacji w Polsce? Czy w polskich szpitalach jest ona stosowana powszechnie, a jeśli tak, to do czego głównie wykorzystywana? W Polsce jest około 50 systemów nawigacji zastosowanych w oddziałach neurochirurgii. Każdy neurochirurg wykorzystuje to w codziennej praktyce przy usuwaniu guzów, natomiast rzadziej się wykorzystuje te metody w operacjach kręgosłupa. Jest to związane po prostu z krzywą uczenia i kwestia jest opanowania technicznego. To jest bardzo żmudne, wymaga wiedzy inżynierskiej, poświęcenia czasu i tak jak miałem kłopoty ze swoim zespołem, bo szpital kupił neuronawigację, nikt nie chciał tego operować, bo każdy uważał, że lepiej pokaże to palcem. To jest tak zwana nauka haptyka, czyli wskazywanie palcem. Natomiast jako szef zabroniłem nieużywania neuronawigacji i po miesiącu już żaden z asystentów nie chciał wrócić do starych metod. No tak, to jest na ogół zawsze tak przy wprowadzaniu nowości. Proszę Państwa, neuronawigacja umożliwia na wyjątkowo precyzyjne operacje mózgu, kręgosłupa z obrazowaniem na żywo w czasie rzeczywistym. Zmniejsza inwazyjność zabiegu i ryzyko powikłań neurologicznych, które bardzo często oznaczają po prostu kalectwo. To rzeczywiście ogromne osiągnięcie nauki i techniki, a o możliwościach neuronawigacji mówił pan profesor Wojciech Kloc z Polskiego.